To tak, trzeba ściągnąć ten T-Pose jeszcze raz. Znaczy jeszcze raz, no jak macie, to możecie użyć ten, co jest. Czyli tak, jest potrzebna ta bazowa, ten bazowy T-Pose i wszystkie możliwe tam kombinacje tego ruchu, który chcemy tam blendować. Asset, nowy folder. Czyli tak, potrzebujemy idle. No dobra, może sobie być takie obojętne. I tu już nie potrzebujemy tego, to się chyba szybciej ściągnie. Można ściągnąć w jednej paczce, ale to wtedy jest tyle samo roboty albo więcej, bo on nam ściąga w postaci jednego FBX-a, takiego długiego, gdzie są wszystkie animacje, tylko one chyba są jednym ciągiem. Nie są w ogóle nawet podzielone na klipy, z tego co kojarzę. Dobra, animacje to sobie dam tutaj. Bo ogólnie jak macie animacje ściągnięte i dobrze ustawione modele, to możecie jednej animacji użyć do kilku modeli. Więc ja trzymam najczęściej te animacje osobno, bo one nie są skojarzone z tym, z modelem. Dobra, idle jest. I co? Chodzenie chcieliśmy, tak? Zrobimy tylko w lewo i w prawo, bo... Dobra, left turn mamy. I co my jeszcze chcieliśmy? O, walking left turn. Dobra, spróbujemy z tym, czyli jest chodzenie, mamy idle, left turn i walking left turn. I te pozostałe to są, powinny być po prostu zmirrorowane i normalnie to ściągaliśmy, nie? Jako mirror. I jak dobrze mi się wydaje, już nie trzeba robić tych mirrorów. Model jest tutaj. Materiały to chyba muszę wyciągnąć. Extract textures. Extract materials. Plane. A, opcja doszła w tym nowym Unity, że jak to klikacie i tu wpiszecie na przykład 4, to wam się z automatu wszędzie wpisuje 4. Dobra. Ok, rzuciłem. Najpierw na tej postaci. Jak jest animation, co tam? Nie, na rigu. Tutaj trzeba wziąć humanoid. Stwórz z tego modelu. Continue. I tu już jest chyba wszystko ustawione dobrze. I co? I teraz na tej każdej z tej animacji tam coś trzeba było wyklikać, nie? Też humanoid, ale skopiuj z innego awatara. Czyli to, co tam się utworzyło. Apply i teraz tak. One wszystkie i tak mają być zapętlone, tylko nie wiem, czy mi się uda wszystkie naraz. Nie uda mi się. To tak. Tu jest idle. No i te nazwy też są skopane, więc nieważne. Czyli to jest idle. Ona jest zapętlona. I idle nie obraca postaci, nie rusza jej w Y-ku i nie przesuwa jej w przestrzeni. Left turn to samo, zapętlone, obraca postać, nie przesuwa w Y-ku i to też można wyłączyć, ale nie trzeba w sumie. Bo czasami jest tak, że obracając postać się trochę tam przesuwa, nie? Bo tam drogi tymi nogami. To tak robimy. Walking left. Zapętlony. Obraca. Nie przesuwa w Y-ku, ale może w XZ-cie. Czyli tutaj bierzemy apply. I chodzenie ma być zapętlone. Ma nie obracać postać. Ma nie przesuwać w Y-ku, ale może przesuwać w przestrzeni.
i chyba jest git. Dobra, czyli tak, na tej postaci, tu już jest animator, nie ma kontrolera. To tu można sobie dodać. Jak znajdziecie, to krzyczcie. Dobra, jest. To daj tu. I gdzie jest ta zakładka z animatorem? A, jeszcze nazw nie ponazywałem do końca. Czyli co to było? Left turn. Bo później jak robicie sobie maszynę stanów, to nie widać tych nazw i nie wiadomo, przychodzi z miksamo do miksamo. Nie? I z kodu, jakbyście chcieli coś tam z tymi stanami robić, to się nie da, bo po nazwie się nie odwołasz. Dobra. Ja sobie animator dam tutaj. Chociaż nie, pośpieszyłem się, nie tutaj. Najlepiej to tutaj. Apply. Dobra, no i wcześniej musielibyśmy wszystkie te animacje tutaj wrzucać, co nie? To teraz wystarczy wziąć jedną, że ta postać jest w idle. No jak uruchomię, to ona tam się zacznie bujać. A przejście się robi w ten sposób, że klikacie prawy i wybieracie Create New Blend Tree in State. Czyli ten stan będzie takim stanem złożonym z wielu jakby animacji, które przenikają się. I teraz, jak klikniecie dwa razy, to wchodzicie do tego drzewa. I trzeba ten, jak chcecie właśnie taki ruch zależny od dwóch parametrów, czyli x, y, a taki chcemy zrobić, no to tu trzeba zamienić na dwóch freeform directional. On tu wymaga dwóch parametrów. Już z automatu sobie jeden zrobił, tylko my sobie go zmienimy, że to będzie obracanie na przykład, a tu równie dobrze mogło być horizontal po prostu. To jest obracanie. Potrzebuję jeszcze jeden też typu float i to jest moving albo coś takiego, turning moving, ok, może być. Czyli tak, w x-ie będzie obracanie, czyli parametr turning, a w y-ku będzie chodzenie, czyli moving. Trzeba ten ruch jakby złożyć z wielu animacji i tu trzeba te animacje sobie pododawać. I tu będziemy mieć tak, idle, chodzenie w lewo, chodzenie w prawo, znaczy skręcanie w lewo, skręcanie w prawo, to już mamy trzy. I tu już zacznę to uzupełniać, czyli tak, idle dajemy w tym miejscu, aha, bo tam trzeba ze środka coś wyciągnąć, to nie. To tak, jest idle jest na środku i tutaj on ma takie parametry, pozycję x-ową i y-ową. Czyli, że jak joystick na przykład nie będzie wychylony, to on będzie stał w miejscu. Czyli jego ruch jest zależny od tych dwóch parametrów. Tu sobie weźmiemy skręcanie w lewo. I to będzie wtedy, jak joystick będzie wychylony w lewo. I mam nadzieję, że mi się uda bez ściągania jeszcze jednej animacji. Czyli tak, tu bierzemy też skręcanie w lewo. Ale przy tym, jak wychylenie joysticka jest na 1. I tu zaznaczamy, że to jest mirror. Czyli ta animacja jest w lustrze jakby. Czyli na pewno chodzenie ma być. To sobie wybiorę stąd. I chodzenie jest wtedy, jak wychylenie jest do góry, tak? Tak. Dobra, czy teraz działa, czy nadal jest skopane? O, tu działa. Czyli tak, skręcanie w lewo działa. W ogóle ja już nie muszę nawet tamtego skręcania dodawać, bo on blenduje mi skręcanie z chodzeniem. W jedną stronę i w drugą stronę. I nie muszę robić kopii animacji. Czyli tej skręcania w lewo i skręcania w prawo. Wystarczy ten wistaszek, jak to jest zaznaczyłem. No ale możemy te dodatkowe też dodać, bo wtedy postać tam idąc, ona się trochę tak jeszcze przechyla na bok. Taki ostrzejszy zakręt robi. No to można jeszcze jedno dodać. W lewo i jeszcze jedno w prawo. I dwa razy to samo tutaj. Trzeba wyciągać ze środka tego. Ten motion albo wybierać z tej listy. Czyli tu też walking left, tylko że tu jest zmirrorowany i tak.
wychylenie w x minus 1, wychylenie w y 1 i tutaj wychylenie w x 1, y 1. I można tak zostawić. Co on tu znowu krzyczy? Should have motions with directions less than this. Nieważne. Ignorujemy to. Dopóki nic się nie kaszani, to ignorujemy. Czyli tak, jest chodzenie do przodu. Jest to skręcanie takie ostre. No i jest skręcanie bez wychylenia joysticka, czyli w miejscu. No i on po prostu blenduje między tymi animacjami. Nie ma takiej możliwości, że one się nie synchronizują. Tu jeszcze można te punkty ręcznie przesuwać, bo lepiej je jakby poustawiać na takim, powiedzmy, kole, nie? Ewentualnie animacja jest źle nagrana i to jest, on idzie z jakąś tam prędkością, ale bardzo lekko skręca. Więc temu ruchowi będzie odpowiadała ta pozycja. Taki lekki skręt, ale wchodzenie tam z normalną prędkością. I żeby to jakby kompensować to, żeby jak mocno wychylę w lewo, to on mocno skręca, to on dzięki temu przemnoży to skręcanie mocniej, a chodzenie do przodu będzie na jeden, tak jakby. No, więc da się to wszystko niwelować, jakby. No, ale uznajemy, że one wszystkie są ok, więc dobrze je dać w kole, żeby odległość od środka była taka sama, jakby, nie? Bo jak damy to tutaj, to ta animacja będzie przy takim wychyleniu będzie wolniejsza niż przy takim maksymalnym, a ogólnie moim zdaniem po prostu na kole bardziej poumieszczać. Dobra, to mamy te podpięte animacje. Ja tak chodzenia do tyłu nie będę robił, ale się robi analogicznie. Też tutaj, tu chodzenie do tyłu, tu chodzenie i skręcanie do tyłu i tak dalej. Jeżeli chcecie do tego bieganie dorobić, to te wartości tutaj dajcie na przykład na pół, że nie minus 1, tylko minus pół. I to z automatu już jest, działa, a to bieganie dajecie na 1. Chociaż tu można też chyba wyższe wartości dać, z tego co wiem. Minus 2, tak, i się przeskaluje. To bieganie możecie dać na minus 2, chodzenie na minus 1. Tylko później te wychylenia joysticka trzeba tam pomnożyć przez 2, żeby się tam przekazały. Bo 1 do 1 przekażecie, to tam są wartości od minus 1 do 1. I teraz w kodzie to wiecie, jak już to zrobić.